Witam, witam w kolejnym odcineczku z bycia burmistrzem w jakże cudownej gierce, która rujnuje nam miasta. Także no, na czym, co musimy robić dalej? Musimy iść dalej w ten przemysł. Także czekamy, musimy trochę ludności odbudować sobie. No, kolejnym checkpointem jest 6,5 tysiąca. I dopiero wtedy chyba odblokujemy spalarnię. Gdzie są budynki? Jest spalarnia. To jest dla nas must have aktualnie. No, bo musimy jeszcze wysypisko gdzieś postawić, a nie mam pojęcia gdzie. I wydaje mi się, że zrobimy po prostu jakąś dróżkę. Taką... Nie musi być jakaś super atrakcyjna ta dróżka, wiecie o tym. Czy wiecie? Wiemy o tym po prostu. I coś takiego, nie? Pyk, pyk. I tutaj będzie, będą dwa wysypiska. Jakoś tak. I chyba mogę już brać trzecią parcelę i wtedy... Parcela. Za dużo Simsów. No i wtedy tutaj tą weźmiemy. Gdzie mamy dostęp do morza w sumie. No. Ale no, na razie to nie jest no, chyba potrzebne. Skoro jeszcze tego nie mamy ogarniętego. Ale mamy 30 tysięcy i zarabiamy po 5 tysięcy. To głównie z drzewek, nie? Także widzicie, widzowie, ja się znam na fachu. Ale teraz tak. No jak... Chyba te średnie już mogę zacząć stawiać, I guess. Chyba tak zrobimy. No, chyba tak zrobimy. Ta średnia się uprawa leśna, ona no już zajmuje, widzicie, sporo miejsca, nie? Takie trzy. Bliżej. Nice. Czyli ona zajmuje... No... Trochę tego miejsca jest, zajmuje, nie? No. Będzie trzeba później, to wiecie, wszystko stąd zabrać, skasować, postawić nowy. A, widzowie, widzowie, robota, robota. I czy my chcemy się już zacząć bawić w przepisy? Teraz tak. To na pewno, na razie. I teraz tak. Tutaj się już ludzie wprowadzają, ale nie mają wody. To od razu nad tym trzeba pracować na bieżąco. Nie masz wody? Dam ci wodę. Proszę cię bardzo. To już powinienem móc skasować i tu już dawać im domki. Wiadomo, wiadomo. Tutaj, tu i tu. Gitas. Jest dobrze? Jest dobrze. Nawet w PTS bym powiedział. Dobra. Tam się będą wprowadzać, także tam na razie nas to nie interesuje. Miejsc pracy potrzebują cały czas ludzie. Także musimy im to załatwić. Tylko, że też trzeba mieć pieniążki do tego. Czekamy, aż spłacimy kredyt. I wtedy dopiero ruszymy. O właśnie, kolejny poziom mamy. Przetwórnia drewna, właśnie. To jest i duża szkółka leśnicza. Ale jeszcze chyba jeden poziom potrzebujemy, żeby mieć max. Duża uprawa leśna, no. Duża szkółka 9600, a to 11200. To jest... Chyba, więc chyba już nie będziemy iść w to, a... Teraz z tą przetwórnią drewna, jak ona duża jest, trzeba zobaczyć. Przetwórnia drewna, przetwórnia drewna. No troszeczkę większa, właśnie. Jest o ciupinkę większa. A nie... Ajajaj, harambe, harambe, no. Będziemy kombinować coś zaraz. To ewentualnie przesunę. Jakby ja robię tak, że tak sobie przesuwam tak normalnie. Tak o, ale jak mam małe do poprawy, to sobie poprawiam w inny sposób. Dobra. Czy potrzebujemy o wiele
No niewiele miejsca, no potrzebę, no nie będę ukrywał. Mieliśmy wcześniej tutaj tak... jakoś tak na styk zrobione. To potrzebujemy gdzieś tutaj, o. Dobra, weźmy to gdzieś... tu niech będzie, bo mi przeszkadza. Jeszcze raz muszę teraz sprawdzić to. Przetwórnia drewna potrzebuje ile miejsca? Jeszcze pamiętam, że jest pod skosem, czyli... Jezu, psaj policzę nawet palcem kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kratek. Dobra. I trzeba sobie radzić w ten sposób. To teraz tak. Znowu muszę sobie policzyć, bo nie ma żadnego punktu odniesienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Czyli tutaj jak postawię drogę, powinno być git, tak? Nawet za dobrze jest. Będzie troszeczkę miejsca za dużo. Ale cóż, na to już nic nie poradzę. Sprawdźmy. No kratka za duża, ale to już tam, wiecie, pół biedy. Będziemy musieli myśleć, co tutaj robić z tymi szkółkami małymi. Jak z kaską to wygląda? 2500 zysku. No co no, dobra, na razie zostawmy to, niech zarabiają kasę. To jest nieważne, bo po prostu musiałbym tartak im postawić albo cokolwiek, to już by przestali o tym mówić. A przetwórnia kosztuje 31 tysięcy. To nie są tanie rzeczy. Tutaj się ludzie jeszcze nie wprowadzili. Sklepów brakuje, jak zwykle. Tutaj mogę postawić kilka. Niech będzie. Tylko bez tych tutaj. Pyk, pyk. O. Dobra. Jest duży progres, nie? W stronę farm też już można zacząć budować. I teraz tak. Co my zrobimy z tym? Znaczy... no, górnictwo to nam na razie teraz będzie wadzić bardziej. No, ale tutaj jest tego dużo. To nie jest tak, że możemy to zostawić tak i robić coś innego. No właśnie nie. Not good, not good. Znaczy w sumie no teraz miejsc pracy głównie, nie? Ale jak postawię to najzwyklejsze... Ale czy oni nie chcą tutaj naprawdę pracować? Do roboty, śmierdziele. No daje im miejsca pracy, oni nie chcą. To jest wybredne społeczeństwo. Znaczy może się nie zna, po prostu nie wiem jak to wygląda. Normalnie na farmach to jest stawiają farmy i tyle. W przetwórstwie leśne stawiają leśne, nie? A tutaj jak widzę to NPC-ty głupieją i nie chcą tutaj pracować. No chyba się tu nie da wjechać, ty. To też by była jakaś opcja, ale no... Please. Powinno się dać, chwila, tak sobie nawet sprawdzę. Pas pierwszy, lewo przód, no tak. No, jest git. Nie mam pojęcia w takim razie, jakby jestem teraz confused i też chcę się skupić na tym. Bo to jest nasza pierwsza przetwórnia normalna drewna. Czyżbyś nie miał wody? Nie masz wody. A ty prądu nie potrzebujesz? A, łapiesz z tego, dobra. Pewnie tak? No pewnie. No. To już powinno przestać lecieć. Bo mamy ten. A raz zostawi się kolejne, to zniknie. Później jak to będę musiał wszystko sprzedać i przestawić, to też będzie roboty, roboty. A później z torami to połączyć? Jezu. To będzie tough. No. To nie są łatwe rzeczy, widzowie, bo... Chyba, że tutaj kolejny przemysł... ten...
No chyba tak zrobię, że tu postawię po prostu inną szkółkę leśną, znaczy szkółkę. To mnie ciekawi też, widzowie, czy tam jak coś zrobię, to będzie coś dla mnie fajnego? Nie wiem. 123 tony produkujemy. Tą logistykę może już dam. Pojemność magazynowania budynków, pozyskiwanie surowców z zakładu przetwarzania. Dobra, dajmy im to. Niech mają. Możemy troszeczkę wydać na to, nie? Dobra, i kładziemy kolejną tom. Jakich mało surowców. Giga głupiutkie głupoty gadacie. O, ale te się pchają, nie? O, widzicie, widzicie, widzowie. Co mnie irytuje, to już powinno wam też się rzucić w oczy. Pogrzało ich naprawdę. Bo to rampy powinny być, nie? To są dwukierunkowe, znaczy dwukierunkowe, to jest... No. Dwupasmóweczka. Nie no, urwałbym im odwłoki, naprawdę, za to parkowanie tutaj. Tu nie można, tu nie można. Tu nie. 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 W takich miejscach nie parkujemy. Dobra, w tartakach ludzie pracują. Tutaj jeszcze mało. Połowa dopiero ludków. Tutaj jest wypchane po brzegi. No ja, no auto. Ty, ja tu miałem wysypisko postawić. Zapomniałem. Dobra, nice. Bo tu już się nam zaraz zapełni. Na 94%. Właśnie. W porę, w porę. I teraz tak. Jeszcze jedna przetwórnia drewna. Dobra. I czego potrzebujemy? Potrzebujemy zasobów teraz po prostu, żeby bić piąty poziom i potem oszczędzić trochę pieniążków. Sprzedać to wszystko tutaj, łącznie z palety, zakładem produkcji palet z biomasy. No. A sąsiedzi, czy magazyn jakiś może im postawić? Czekajcie, czy tu jest las, nie? Tu jest las, więc zrobimy tutaj później tak, widzowie, że albo... Chciałem powiedzieć, albo zablokuję tą rzekę i stworzymy... Kurczę. Chyba, że wtedy tą drogę tu poprowadzę. Co nie? Stąd tu. Tutaj zrobimy taki wjazd dla... Chociaż nie. Będą korki, bo ci wtedy by chcieli tu skręcić, żeby ten, i potem ci by co by się jechać tam. Kurde, no. Ha. Coś wymyślę. Bo to taki przemysł leśny duży mógłby być, tak byśmy to z tym jeszcze połączyli. Może się korki mogą robić. Właśnie miałem sprawdzić. Tutaj jest jeszcze decent, nie? 88% mam natężenie ruchu. Tu się nam już nie korkuje chyba. Tylko fajnie by to jakieś przepisy im dać, kto jedzie który. Pierwszeństwo, pierwszeństwo. Ustąp. Coś takiego? Nie wiem, czy to ma w ogóle prawo bytu. Jak to ma w... Wait, what? Dlaczego? Aha. Ale to się gryzie, jak skoro ci mają ustąpić, to... Nie, no dobra, to powinno być decent. No, zobaczymy, jak widać już się poprawiło. Uwaga, tych. Jedzie, jedzie, jedzie. Dobra, git. Stawiamy kolejne przetwory drewna. Tylko teraz, żeby nie było, że będziemy właśnie importować. To mi się nie podoba. Ale zarabiamy. To na tym nam zależy najbardziej, nie? Budynki unikata. Właśnie, jak mieliśmy meteoryt, to fajnie by postawić jakiś unikat, zabytek z meteorytem. A może być tutaj, bo tak. To jest dla mieszkańców, nie, to nie jest do podziwiania, tak? To jest krzywda naszego miasta. Jak sobie stoi taki meteorycik? Chociaż... No, nie są aż na tyle ważni ci mieszkańcy. No... Tutaj niepotrzebnie też ktoś mieszka, imo. Ewentualnie zróbmy im coś takiego.
Jeden domek, niech będzie. Dobra, może się wprowadzić stąd też, co? No właśnie. No i rezydencja Orłowiec. Masz, będziesz zabytkiem, albo nie. Najlepszy mieszkaniec. O. O nim będziemy pamiętać. Nawet sobie coś ładnego postawi. No i tak ma... Tak ma być. A czemu takie korki? To są światła, pewnie dlatego. Tutaj trzeba im... Serio? Ci mają pierwszeństwo. Ustąp. 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 Dobra. Ile jeszcze potrzebujemy? No 3000 jeszcze produktów. No ale to już będziemy też sprzedawać. Tartaczek. Znaczy tartaczek, przetwórnie drewna. Już porządnie to trzeba stawić sobie, porządnie. Zaraz dostarczą ci materiały przecież. Nie rycz. To jest... Okej, okay. No tu robią kółko i tak jadą, nie? Dobra, dobra. Widzicie jak to szybko produkują? 4 ciężarówki w życiu, 6 ciężarówek w życiu. Tutaj po 2, 4, 4, 5, 5, no maksa jest to. To jest robota pełną parą. Zarabiam 10 tysięcy prawie, 41% naszego dochodu to jest obszar przemysłowy. I rybki co na stówę zabierają tygodniowo. Ale no rybki to jest taki pasyw w farmienie teraz, nie? No już 1 000 000 rybek złowiła jedna przystań. To jest... wow. Później te rybki też nam będą przynosić około 6000. Citizens are advised to stay indoors. A więc tak, gdzie nie ma straży pożarnej? Wy nie macie, już to poprawiam, przepraszam. Wy też nie macie, już poprawiam, przepraszam. Proszę, nie umrze, nie możemy umrzeć. A thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. No, zostajemy w domach, nie wychodzimy. No tak, bo to jeszcze autostrada nie jest. I forgot. Co tutaj było? Mój poziom logiki wzrasta. Ok, niech sobie wzrasta. Patrzę, czy nigdzie się nie padł, nic nie zniszczyło. Wody? Jak wody? A to nie jest tak, że my nic nie mamy wodę przypadkiem wpompowaną? No tak możemy kilka procent podnieść. Elogen... Elobenz, elobenz, dobra. No ale musimy też z przestępczością pomóc, bo tam będą płakać, że... No i uciekną, no po prostu uciekną od nas, zostawią nas. Niech sobie tutaj stoi. Ile produktu potrzebujemy jeszcze? 2000 widzowie. No ten odcinek pewnie będzie do tego, aż ja to wybuduję. Całe. O i teraz, o właśnie teraz zobaczyłem, że niskie zapotrzebowanie mamy, ale teraz mieszkać tutaj chcą. No nie wiem, po takiej burzy chcecie tu mieszkać? Weird. Weird people. To będę się na autostradę zmienić. To i to. Zrobić tutaj wjazd, rampę. Będzie co robić. No to jeszcze jest... Nie stać mnie na takie zabawy teraz. Czy mnie stać, widzowie, stać mnie? Musi mnie stać. To jest moje miasto, jestem burmistrzem. Burmistrzem. Mistrz. Burmistrz, mistrz. Karate mistrz. Patrzcie, robimy teraz coś takiego. Autostrada. O i tak. Rampa. Tylko teraz tak. I... Bobur nie zepsuj. Tak, tak. Mm.
Do tego mam 7. Do tego mam 5. Jeszcze powiadomienie telefonu dostałem. Niespodziewane. Dobra, skoro tu mam 7, to mam 5. To jest, chciałbym jeszcze 2 postawić. Tutaj mam ile? 5 U. Łącznie z 19, czyli na 14. No tak, i teraz robi się ten problem, że za mało miejsca zostawiłem. No dołem nie przejdzie, nie ma paki. Czyli musimy coś takiego, ała. Nie wiem czemu na razie, sio na razie z tym. I teraz tak. Już trudno, no. Coś tam się wyprowadzi od nas. Mamy tutaj 13, więc zróbmy tak, żeby było 6 i na 7 najwyżej. O, też źle. Zbyt strome zbocze? Tu jest tej strony. Sześć i... Sześć też, nie? Na 7, o! Tak, 7 do tego jest mojego momentu. 7, u, dobra. Czyli tu mam 12, czyli potrzebuję 5 dobudować i też na 7. Co? Matematyka is not mathematic. Ile? A, 19 mam. Ty, co jest? Wait, ile tu jest? 7 U. Coś takiego, tak? Dobra, widzę, nic nie było. Prawda? Co to z matma było? Jeszcze teraz tak, autostrada. Dobra. Teraz rampa, nie? Jak zajęte. Wait. A mnie to irytuje, nie? Wait. To jest najgorszy moment w budowaniu miasta, nie? No, cholipka. Bo to nie jest chyba równe nawet. No nie, to nie jest równe, widzowie. Widzicie, to nie jest równe. No nie, coś mi nie gra. A nie autostrada. Ile? Czteropasmówka. To jest 7. Przed tym jeszcze, nie? Szybki update, widzowie. Zrobiłem tak, że poprowadziłem autostradę nad po prostu, a drogę położyłem pod nią. Po prostu jakoś nie chciało mi się to fajnie połączyć z tym i
uznałem, że tak będzie w sumie łatwiej i wygląda chyba nawet lepiej, estetyczniej. Może jeszcze będą mniejsze korki dzięki temu, ale no zobaczymy. Ale to będzie na tyle, na tym załóżmy skończymy ten odcinek. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.